Sam Peter po raz kolejny. Tym razem zaczynamy już fazę podłączania Raspberry Pi. Po tym wszystkim. To jest dość spektakularne, ponieważ będzie może rzutnicza jako ekran, ponieważ to jest jedyne urządzenie, które obsługuje HDMI London. No i oczywiście jeszcze kwestia kabli. No to zaczynamy. Internet. Zdecydowaniu się. Malutka karta, nie mam karta. Potrzebujemy zobaczymy sobie internet. Karty. Internet kupimy. Pierwszy. Teraz będzie pani tak mało, że nie ciągnie ten kabel. Ciągnie mnie. Nie wiem, czy dobrze. Lepiej to obrócę, żeby zdejmieć kurde. Bardzo kabel. O! Powiedzmy, że. Trochę wisi w powietrzu. No. Druga rzecz, to nasz dysk. To jest dysk. Teraz Raspberry Pi. Chciałbym włożyć do czytnika. Jest włożony. Trzecia rzecz. Temperatura i mysz. Żeby klawiatury i muszę wtedy komputerać. Myślę. To jest chyba w sensie, ale obecne. To będzie inna linia. Pytanie, czy to jest zasila na przykład. Myślę, że nie. Jaki czym jest? Z naszego testu zobaczmy, że tu nie mamy chyba zewnętrznym podłączeniem do prądu. Podobno coś by pomogło, ale coś możemy spróbować. Wpinamy to portuje C. Klawiaturę i myszkę. Teraz trzeba podpiąć HDMI. Zasilanie.
ten oto kabel, on ma z 1000 mA według tego, co pisałem na opakowaniu, więc powinien być. Będzie go podłączone, no zobaczmy, jak to podłączę. Również po zdjęcie wystartuje cały setup. To włączę rzutnik i jeszcze stawię kamerę.